Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński. A to jest program Allegro Manontropo na portalu na temat.pl, na którym państwa witam bardzo serdecznie. Za chwilę przywitam gościa, ale zanim przywitam, to chcę wprowadzić Państwa w temat, a tematem będzie to, co niektórzy nazywają katastrofą demograficzną w Polsce. Otóż, proszę Państwa, ja się będę posiłkował danymi, jak wynika z narodowego spisu powszechnego. Przeprowadzonego jak wiadomo, w 2021 roku. W Polsce mieszkało niewiele ponad 37 milionów ludzi, z których istotny procent to, to byli cudzoziemcy nawet, proszę państwa, w minionym roku w 2022 w Polsce przyszło na świat najmniej dzieci od II wojny światowej, dokładnie 305 tysięcy. W latach 50. przychodziło ich, proszę państwa, na świat rok rocznie. Ponad 700 tysięcy, a w 2021 26 tysięcy więcej było, 70 tysięcy więcej było w roku 2020. Innymi słowy, ten spadek robi się dramatyczny. Jednocześnie w 2021 roku liczba urodzin była o 168 tysięcy. Niższa niż liczba zgonów, to znaczy, że mamy tak zwany przyrost ujemny. Optymalna wielkość współczynnika urodzin, korzystna dla stabilnego poziomu demograficznego, to jest jakieś 2,5, 2 a my mamy 1,38, czyli sytuacja jest dość dramatyczna. Są kraje, które mają jeszcze gorszą sytuację, ale to nie znaczy, że my mamy najlepsze, jesteśmy. Na piątym miejscu od końca, jeśli chodzi o Unię Europejską, pod względem współczynnika narodzin. Nie można tego przypisywać, proszę Państwa, jakimś konkretnym wydarzeniom, takim jak wojna w Ukrainie, ponieważ ten spadek odnotowujemy od wielu lat, a od 2018 roku ten spadek robi się naprawdę dość dramatyczny. I teraz pozwolę Państwu, że przedstawię naszego gościa, pani doktor Beata Sterlińska. Witam bardzo serdecznie. Pani doktor jest ginekologiem, prawda, no i zajmuje się tą tematyką. Ale zacznijmy od pytania wprowadzającego. A wprowadzające pytanie brzmi, dlaczego my w ogóle chcemy mieć dzieci? Dzieci to jest przecież potworny problem. Yy, zajmują nam yy, mnóstwo czasu, yy, pochłaniają mnóstwo pieniędzy, i na dodatek potem jeszcze się odszczekują, jak dorosną. Dlatego ja bym chyba zadała pytanie, dlaczego nie chcemy rodzić dzieci? Bo to, myślę... to będzie drugie pytanie. <laughs> tak. no, ale teraz Natomiast rodzić chcemy ogóle... z powodów czasami wręcz egoistycznych. My chcemy mieć kogoś, który jest, kto jest częścią nas. Kobiety chcą mieć kogoś, kogo przytulą. Na kogo będą patrzeć, jak rośnie, jak rozwija się, jak wchodzi w dorosłe życie, i dla których przez kilka pierwszych lat życia będą całym światem. I kobiety. Nie zdając sobie sprawy z tego, jakie potem będą konsekwencje dalsze, bo jednak rzeczywiście dziecko kosztuje, dziecko tworzy problemy, i dziecko stanowi czasami wiele, jest dla nas wielkim wyrzeczeniem, to jednak te dzieci chcemy rodzić. A proszę mi powiedzieć, jak na studiach medycznych traktuje się coś takiego, co za moich czasów być może to już dzisiaj jest nieaktualne nazywano instynktem podtrzymania gatunku. To na pewno też. To na... my o tym się nie uczymy. Natomiast na pewno coś takiego jest. My się wychowujemy w takiej kulturze, w której jednak zakładamy rodziny i mamy potomstwo. Oczywiście świat się zmienił, nastąpiły ogromne zmiany kulturowe i światopoglądowe i pewna grupa osób odchodzi już od tego, od tej zasady, że mamy mieć potomstwo. Tak? Ludzie chcą już żyć trochę inaczej. Natomiast w większości przypadków Każda młoda para, każda młoda kobieta chce urodzić dziecko. Jedno czy czasami więcej. No, niestety skłaniają się kobiety ku temu, że tych dzieci jest mniej. Tutaj pewną rolę odgrywają też mężczyźni, ale o nich później porozmawiamy. Natomiast chciałem zacytować panią. Doktor Monikę Mynarską, która jest demografem i psychologiem, która mówi, mając dziecko, kobiety czują się potrzebne, będą miały kogoś do kochania, będą kochane, będzie to pozytywne, emocjonalne doświadczenie. Czy pani praktyka zawodowa potwierdza to przekonanie, że tak, tak właśnie jest? Myślę, że tak jest. Kobieta potrzebuje tego emocjonalnego bodźca, potrzebuje poczucia szczęścia, a dziecko daje jej potencjalnie szczęście. Przy czym badania, do których dotarłam, niestety jednoznacznie mówią, że narodziny dzieci zmniejszają poziom poczucia szczęścia. Więc to do końca naukowo nie jest tak, że ludzie są bardziej szczęśliwi, bo tak naprawdę wychowanie dziecka to jest pasmo często wielu obowiązków, wielu rezygnacji i wielu no właśnie, rozczarowań. Nie znałem żadnej młodej matki ze świeżo urodzonym dzieckiem, która by nie. Powtarzała kilka razy dziennie, padam na pysk, już nie mogę, już nie daję rady. Tak, ale to też, to też ma znaczenie. Chcemy mieć dziecko, dopóki go nie, jeszcze urodzimy. Nie, nie urodzimy i potem się nagle okazuje... Że to nie było tak. Że to nie było to, bo rodzice podejmując decyzję o tym, że chcą mieć dziecko, bardzo często nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jaki ogrom obowiązków ich czeka. Dlaczego sobie nie zdają sprawy? Szkoła do tego nie przygotowuje, rodzice do tego nie przygotowują, rodzice mówią, córce, uważaj. Na tych chłopaków, bo gdzieś w tego ciąży. nieszczęście. Tak, oczywiście. Ale, Ale rodzice, rodzice się buntują. Przecież zawsze dzieci buntują się przeciwko rodzicom. Dzieci wchodzą w okres nastoletni, jakby zrywają te, te takie relacje i dzieci już nie słuchają się rodziców. Uważają, że rodzice przesadzają z tym, że jest ciężko wychować dziecko, że to są obowiązki, że to są pieniądze. I bardzo często życie ich zaskakuje, bo dziecko to jest brak czasu, brak snu, rezygnacja ze swoich różnych atrakcji życiowych, z hobby często, ciągle pośpiech, nieprzespane noce, to jest naprawdę duże obciążenie. A biorąc pod uwagę to, że w większości przypadków w naszych rodzinach jednak obowiązuje asymetria w podziale obowiązków w gospodarstwie domowym, takie, taka wynikająca z, podziału, z, z różnicy płci, to generalnie większość obowiązków spada zwykle na kobietę. I to ona jest bardzo obciążona, a kobiety w tej chwili nie do końca chcą być bohaterkami, bo tak naprawdę macierzyństwo to jest swego rodzaju bohaterstwo. I one nie chcą mieć udziału w tym bohaterstwie. One chcą trochę czerpać z życia, tak jak mężczyźni. I dlatego ta decyzja o posiadaniu dziecka bardzo często jest odkładana na późniejsze lata. Dalej twierdzi doktor Mynarska. Co ciekawe, u mężczyzn jest podobnie, czyli mężczyźni też chcą mieć dzieci. Przy czym. Kobiety chcą mieć malutkie dzieci, bo te malutkie dzieci jakoś pachnie i zaraz o to jakoś pachną, i, i, i ten zapach, to przytulanie noworodka jest czymś mistycznym i niewytłumaczalnym, a mężczyźni marzą o tym, żeby z dzieckiem pójść do parku, pójść potem do kina, pójść na plac zabaw, coś robić, jak dziecko już podrośnie. Czyli ta perspektywa noworodka dla mężczyzny nie jest tak atrakcyjna dla kobiety. Co jest w tym noworodku, co sprawia właśnie, że. Że kobiety, że tak się wyrażę, no, tracą poczucie rzeczywistości, delikatnie mówiąc. No, jest coś, jest kosmos. Ja moim pacjentkom, które przygotowują się do porodu i tak jest, trochę się obawiają i nie wiedzą, jak to będzie, zawsze mówię, że na pewno będzie jakoś przy jej dobrym udziale i przy pewnym szczęściu będzie bardzo dobrze, natomiast warto ten moment przeżyć dla tego kosmosu, który jest, kiedy to dziecko się pojawia i kiedy zostaje położone takie gołe dziecko świeżo urodzone na piersi matki i ten zapach i w ogóle to poczucie tego, tego małego ciała jest absolutnym kosmosem. Ja zawsze pacjentkom obiecuję, że przeżyją coś niezwykłego, coś czego nigdy w życiu nie doświadczą. To co to jest za i zapach? potem też jest ten Ktoś zapach noworodka. Zap nie wiem, nie wiem, ale rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy bierzemy małe dziecko, to wąchamy je, bo ono przepięknie pachnie. To jest jeszcze prawdopodobnie zapach um, Myśli, życiu... tego nie czują. Nie. Po życiu płodowym, prawdopodobnie to jest zapach jeszcze wód płodowych, które jakby cały czas otaczały to dziecko. Zapach tego, tego lanugo, tego, tego meszku, to wszystko daje ten taki bardzo charakterystyczny, taki zapach kojący. Poza tym na pewno na to, że kobieta akceptuje te wszystkie trudy, wpływa to, że ona ma podwyższone poziomy prolaktyny, estrogenów. To wszystko powoduje, że ona jest jakby bardziej łagodna, bardziej wytrzymała na te Wszystkie problemy, które ją spotykają, i akceptuje tę sytuację mimo zmęczenia. No właśnie, rola enzymów. Czytałem gdzieś, że płód. Hormonów, tak? Bardziej hormonów. Hormonów, ale tak? też enzymów, specyficznych enzymów, które sprawiają, że płód przejmuje kontrolę nad organizmem matki w niektórych, w niektórych dziedzinach funkcjonowania tego organizmu. I że to prawdopodobnie również ma związek z tym, co my nazywamy instynktem macierzyńskim, że. Że ten, te enzymy zostają w, w ciele matki na tyle silne, że ten związek z dzieckiem, niezależnie od tego, jakie to dziecko jest, jest tak przeraźliwie silny. Mhm, że kobieta jest w stanie pokonać te wszystkie, te wszystkie trudności. Myślę, że to sprawa właśnie głównie hormonów, jednak. Hormonów być może jakichś innych substancji, ale nie, nie dotarłam do takich. Informacji. Niektórzy myśliciele, zwłaszcza prawicowi, twierdzą, że to wszystko wina edukacji kobiet, że kobiety kiedy były głupsze, kiedy nie były wykształcone, to rodziły więcej dzieci. A teraz im się zachciewa nauki, im się zachciewa rozrywek, zamiast gotować, prać i opiekować się dziećmi, to chcą być pełnoprawnymi obywatelkami, obywatelami jakiegoś państwa no i trzeba z tym skończyć. Nie, nie, nie możemy z tym skończyć. Kobieta ma takie no, ja samo ja prawo cytuję, do pełnego życia, cytuję, prawda, tutaj myśli jak mężczyźni. Tym, że... Kobieta musi normalnie funkcjonować. Generalnie ten proces... Yy tych problemów demograficznych. Rozpoczął się w latach 90., 89 rok 90, kiedy w naszym kraju nastąpiła ta transformacja ekonomiczna, światopoglądowa, kulturowa, rozwój technologii wszelkich, rozwój um, chociażby telekomunikacji, dostęp do wiedzy. I przed młodymi ludźmi otworzyły się nowe horyzonty. Ludzie zaczęli e, zapisywać się masowo bardziej na studia, e, rozpoczynać dodatkowe szkolenia, kształcenia, również kobiety. No wyjeżdżać tak wyjeżdżać za granicę i kobiety zmieniły jakby swoją świadomość swoją taką świad samoświadomość one stwierdziły, że ta kwestia macierzyństwa już nie jest takim ideałem, o czym one marzą. One marzą o tym, żeby żyć pełnią życia. No, czyli przyznaje pani arcybisku, Powinien Draszewskiemu i <laughs> jego naśladowcom, że Spadek dziecności to wszystko wina rozbisurmanienia się kobiet. Wbrew pozorom nie, bo badania wskazują na to, że kobiety wysoko wykształcone chętniej deklarują chęć posiadania dziecka w tej chwili niż kobiety. Mało tego, niewykształcone. Kobiety nie z tylko miast. Mają chęć, ale rodzą więcej tak, tak, ich z dużych miast. Tak, rodzą więcej dzieci niż te kobiety z małych miasteczek i ze wsi. Więc to nie jest tak. To, nie, ale idzie, to, nie, i, to nie koreluje. Tego nie wie, wiem tego nie wie, najwyraźniej, ponieważ twierdzi, że. Stygmatyzuje tę kobietę, a nie powinien tego robić, bo kobieta ma prawo rozwinąć się zawodowo ma prawo ustabilizować swoją sytuację no ekonomiczną. Zdaniem, no. no Jego zdaniem nie, ale przecież naszym zdaniem tak powinno być. Ze statystyk wynika, że około 20% kobiet nie może zostać matkami, i można je podzielić na trzy grupy. I może, nie chcę. Te, które nie mogą zostać matkami z powodów medycznych, te, które nie mogą zostać matkami z powodów życiowych, i te, które wreszcie nie chcą zostać matkami, po prostu bo mają lepsze rzeczy do roboty. Jak się rozkłada procentowo, yy, wedle Pani doświadczenia, yy, Powin... liczebność tych grup? Generalnie w 2017 roku 22% kobiet deklarowało, że nie ma dzieci i nie chce ich mieć. W tej chwili to jest już 42%. Więc jest pewna grupa kobiet, które absolutnie nie zakładają zachodzenia w ciążę. I przy tym w tym badaniu tylko 17% kobiet planowało ciążę w najbliższym czasie. Nie wiem, jakie są przyczyny, czy, czy ekonomiczne, czy zdrowotne, czy inne, bo te kobiety tego tam nie podawały. Natomiast zainteresowanie i chęć w, zajścia w ciążę jest zdecydowanie mniejsza. Jeżeli chodzi o te kobiety, które nie mogą ze względów medycznych zaś wciążać. To są kobiety, które borykają się z niepłodnością głównie. Kobie Takich par w Polsce jest około półtora miliona. Jest to duża grupa, a biorąc pod uwagę to, że dofinansowanie in vitro, programu in vitro, nie jest idealne, w związku z czym no, jest to potężny problem i to są kobiety, które często decydują się na prywatną opiekę i muszą za wszystko zapłacić same, co generuje potężne koszty. Inne kobiety, które ze wskazań medycznych nie zachodzą w to są kobiety z poważnymi chorobami, na przykład po przebytym nowotworze i po wycięciu macicy. Pacjentki z głęboką, nasiloną endometriozą, o której na szczęście mówi się coraz więcej, a jest to potężny problem bardzo dużej grupy kobiet i te, zdarza się, że te kobiety tracą narząd rodny w przebiegu swojej choroby i one już nigdy nie będą miały dzieci. Również pacjentki, które mają przedwczesną menopauzę, to zwykle jest problem genetyczny, dlatego ja ja zawsze pacjentkom mówię, że jeżeli planują odłożyć macierzyństwo w czasie, to warto porozmawiać z matką, żeby wyjaśnić, kiedy ona przekwitała. Jeżeli matka przekwitała we wczesnym okresie, warto przemyśleć i zaplanować jednak macierzyństwo, jeżeli ono jest w planach, zaplanować je wcześniej. A, jak, 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 jak duży wpływ wedle Pani doświadczenia? Miał ten drakoński wyrok Trybunału Konstytucyjnego antyaborcyjny na odwiedzenie tych kobiet, które chciały mieć dzieci, od tego, żeby te dzieci mieć. Tak jak mówiłam, teraz 42% kobiet nie chce rodzić, to jest więcej niż było przed laty. Ja nie rozmawiałam z pacjentkami na ten temat, czy one z tego powodu rezygnują, ale rzeczywiście jest pewna grupa pacjenta, która. Odłożyła macierzyństwo, która na razie z różnych powodów nie chce rodzić dziecka. Natomiast ja w swojej praktyce nie mam takiego doświadczenia, chociaż na pewno ta ustawa nie jest dobra. Pacjentki powinny mieć możliwość decydowania w tym momencie, ponieważ ja prowadząc ciążę od wielu, wielu lat widzę, że kobieta, która chce urodzić dziecko, to niezależnie od od wyników badań genetycznych ona będzie chciała to dziecko urodzić. To nie jest tak, że ustawa antyaborcyjna daje kobietom furtkę do zamykania każdej ciąży, która może się skończyć niepowodzeniem. Nieprawda. Kobieta właśnie poprzez te hormony, poprzez te enzymy, być może o których mówiliśmy, ona jest przygotowana na to, żeby przyjąć to rodzicielstwo i żeby jakby w nim zaistnieć. Mam dużo pacjentek, które mimo złych wyników badań genetycznych urodziły chore dzieci, i one generalnie zmagają się z tym problemem przez całe swoje życie, bo, tak, bo to jest wyrok na całe życie. Ta kobieta przez całe życie walczy sama. Często mężowie odchodzą, bo to jest ogromne wyzwanie dla, dla całej rodziny. Bez wątpienia. A czy prawdą jest, że dzisiejsze Polki boją się lekarzy praktykujących klauzulę sumienia? Boją się, że jak pójdą do ginekologa, to trafią na człowieka, który będzie je namawiał, żeby rodziły, mimo że płód jest wadliwy. To jest problem współczesnego świata, współczesnej rzeczywistości w Polsce. Mamy tą grupę lekarzy, którzy. Są za tym, żeby rodzić dzieci, które są wadliwe, tak? Jakkolwiek to może źle zabrzmiało. Natomiast są też to lekarze, którzy nie są skłonni do przepisania antykoncepcji. I to jest zderzenie dla pacjentek. Moje pacjentki trafiają czasami do takich lekarzy, gdzie odmawia się im wystawienia recepty na antykoncepcję z uwagi na to, że jest taka klauzula podpisana. Przepraszam, się... to znaczy, w Polsce potrzebna jest recepta, żeby kupić środki antykoncepcyjne? Tak. W Polsce nie mamy antykoncepcji bez recepty. Każda pacjentka stosując antykoncepcję wow. hormonalną wymaga recepty i są lekarze, którzy odmawiają wystawienia takiej recepty, nie mówiąc już o wystawieniu recepty na tabletkę po stosunku, czyli na antykoncepcję poskoitalną ja i nie, ja nie możemy jej mylić zresztą. z antykoncepcją Wczesnoporonną, bo u nas taka antykoncepcja jest zakazana. Natomiast mamy tylko możliwość wystawienia recepty na antykoncepcję awaryjną, czyli do 72 godzin po stosunku ryzykownym. Czy może się zdarzyć lekarz, który nie poinformuje kobiety o tym, że w wadach płodu? Nie powinno tak być. Ale My? zdarza się? Ja tego nie widziałam, natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy lekarz nie zauważy, że lekarz a. robiąc badanie ultrasonograficzne nie zauważy wad płodu. To się zdarza, no to po prostu… Ale to się nie robi tylko USG, ale również jakieś robi się inne bada badania. Tak, tak. No, ciąża obejmuje te kilka, kilka Jak badań. Jak godne zaufania są te badania? Czy może się zdarzyć, że z badań wynika, że jest ok, a potem się okazuje, że nie? Takie sytuacje też się zdarzają. Na szczęście rzadko. Natomiast teraz dużo pacjentek w pierwszym trymestrze ma robiony test papa, który obejmuje badania laboratoryjne i oznaczenie poziomu hormonów, oraz badanie ultrasonograficzne. I ten test papa, który robi się teraz powszechnie między 11 a 14 tygodniem, już w dużym stopniu odpowiada nam na pytanie, czy to dziecko będzie zdrowe. Jeżeli to badanie wychodzi nieprawidłowe, wówczas można rozpocząć dalszą diagnostykę i lekarz zawsze musi takie badanie omówić z pacjentką, przedstawić jej ryzyko i zaproponować ewentualnie dalszą diagnostykę. Nie ma takiej możliwości, żeby on to zataił, nawet jeżeli podpisał klauzulę sumienia. Pacjentka musi wiedzieć o tym, że jej dziecko może być chore. Są lekarze, którzy namawiają kobiety na zajście w ciąży, ale czy to w ogóle należy do, do lekarza, czy to nie jest nadużycie? Ja nigdy nie namawiam. Ja nawet nie zawsze pytam, dlacz... znaczy ja nigdy nie pytam pacjentki, jeżeli ona mówi, że nie była w ciąży, nie rodziła, a rzeczywiście tych pacjentek przybywa, bo ja w gabinecie obserwuję, że kiedyś pacjentka, która nie rodziła, to była... Yy... Rzadko się zdarzała pacjentka mająca 40 lat, która nie ma dzieci, nie planuje, nie planowała. A teraz potrafi być taki dzień, kiedy jedna pacjentka po drugiej wchodzi i mówi, że nie ma dzieci, nie rodziła, nie będzie rodzić. To jest teraz bardzo, bardzo częsta sytuacja. Natomiast ja pacjentek nie pytam, nie pytam dlaczego, chyba że zadaję pytanie o to, czy ze względów medycznych tak, nie urodziła dzieci, czy się nie udało zajść w ciążę. Natomiast ja nie pytam dlaczego, nie pytam czy będzie rodziła i nie mówię, że powinna pani urodzić. To jest z koleżanki. Nie wiem. Jak pan, nie jak, wiem, jak czy pan nie widzi... chcę mówić, bo nie wypada. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nie zadaję tego pytania. Generalnie staram się prowadzić delikatne rozmowy z moimi pacjentkami. Staram się im pomóc w najlepszej mojej wierze i z moją, zgodnie z moją z najlepszą wiedzą. Natomiast staram się nie ingerować w ich prywatne życie. Uważam, że to jest nadużycie. Tego nie no powinno właśnie. się robić. Tak jak rodzina nie powinna pytać kobiety, kiedy będziesz miała dziecko, albo czy już, czy, czy, czy w ogóle urodzisz dziecko. To jest indywidualne. Decyzja każdej pary, każdej kobiety. Yy, czy ta ustawa antyaborcyjna yy, wpłynęła bezpośrednio na pracę pani i pani kolegów po Fachu? Na moją nie. Staram się, żeby nie wpływała, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek system ustawodawczy wpływał na moją pracę zawodową. Ja staram się jak najlepiej opiekować moimi pacjentkami. Mam nadzieję, że na życie i pracę moich kolegów nie wpłynęło to w takim stopniu. Ale powiem szczerze, myśląc o tym, zastanawiam się, jak funkcjonują lekarze, którzy pracują w poradniach Wad Płodu, którzy na co dzień kontaktują się z pacjentkami, których dzieci są chory, a takie ośrodki znajdują się wszędzie. W całej Polsce, w szpitalach klinicznych mamy ośrodki referencyjne, które Opiekują się tymi kobietami i myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla tych ludzi zarówno pod względem człowieczeństwa, pod względem emocji, i pod względem ich wiedzy medycznej, ich zawodu. To jest nieprawdopodobne powiedzieć kobiecie, że urodzi dziecko z taką a lub inną wadą. I wobec obecnej sytuacji prawnej w naszym kraju my nie mamy jej wiele do zaoferowania. Natomiast no właśnie, wiadomo, czyli lekarze że lekarze nie są po prostu zastraszeni w Na takich, się w takich sytuacjach. Na pewno się boją. Trafią bo... do więzienia, tak, bo, to, bo ależ ustawa oczywiście. to przewiduje. że. Oczywiście. oczywiście my... Jeśli znaczy... zlitują się nad kobietą, która... Zawsze to się może zdarzyć. No nie zawsze z, z, może się zdarzyć od 2016 roku, czy tam kiedy ta ustawa została wprowadzona w, w, w orbitę polskich, polskiej legislacji. I teraz lekarze. No, Muszą ja, żyć tą ja, ja ustawą słyszę. na plecach. Muszą tak. tak no, znaczy są po prostu zastraszeni. I kiedy mają alternatywę powiedzieć kobiecie, że, że, że jednak nie powinna rodzić. Myślę, że to, to mówią. To nie, to, nie, to nie mówią. To nie mówią. No, znaczy są, zdarzają się. To no, bo i, powiem szczerze, że my nigdy nie wiemy. jaką mamy pacjentkę przed sobą, tak? czy ta pacjentka nas oskarży w jakikolwiek sposób, czy nie. To jest cały czas balansowanie na linię. To jest zwykłe człowieczeństwo i chęć powiedzenia no nie pacjentce, tylko balansowanie co zrobi... na linii, bo skoro jest rejestr ciąż i się okazuje, że jakaś kobieta, która była w ciąży nie urodziła, mhm. no to zawsze organy państwa yy, mogą ją ścigać. Mo mogą kobietę ścigać i, i, lekarza, i lekarza, który ją prowadzi. Tak, tak. No to to jest chyba dość poważne wyzwanie, które przed lekarzami stoi Oczywiście zakładając, że ktokolwiek w tym kraju zdaje sobie sprawę z ogromu tragedii, jaka jak ja spada na kobietę, która się dowiaduje, że, że urodzi. No, no, no chore, Zwłaszcza. albo wręcz martwe, yy, albo no, no, no dziecko, które będzie rzeczywiście wyrokiem. To dziecko nie będzie miało żadnej przyjemności życie, tak? z życia i zniszczy życie całej rodziny. I potem ta matka, która wychowuje to dziecko, czy no rodzina, właśnie. która wychowuje. Wie, że nigdy to dziecko nie stanie się samodzielne i zastanawia się, co będzie po jej śmierci z takim dzieckiem. To, są, to są nieprawdopodobne problemy, y, które trudno nam sobie wyobrazić. Ale jakby legislator nie, nie wziął tego pod uwagę. Nie. A czy zauważyła Pani zmianę podejścia pacjentek do lekarzy? Czy pacjentki przed tą ustawą i po tej ustawie trochę inaczej do was podchodzą nie boją się was po prostu troszeczkę że Nie, ale ja tego nie zauważyłam. Natomiast zauważyłam przerażenie w oczach pacjentek, które na przykład dostają wynik testu Papa. I one przychodzą z tym wynikiem i wiedzą, że jest nieprawidłowy i widzę przerażenie w ich oczach. To jest, to wygląda tak jak ktoś uwięziony we własnym ciele, kto nie może uciec, nie może uciec przed problemem, bo ona ma to dziecko. Ona powinna je urodzić, wie, że sytuacja prawna w Polsce jest taka, jaka jest, i ona zupełnie nie wie. Ona rozpaczliwie patrzy na mnie i zastanawia się, co ja jej mogę powiedzieć, co, jak ja mogę ją w tej sytuacji wesprzeć i co mogę jej powiedzieć, doradzić. A czy ten strach pacjentek i strach lekarzy, sumowany, może być jedną z przyczyn spadku narodzin? Myślę, że nie. Ja tego nie obserwuję, bo wydaje mi się, że chęć posiadania potomstwa, wiara w to, że mi się to nie zdarzy, jednak jest silniejsza. Kobiety liczą na to, że urodzą zdrowe dzieci. Zawsze wierzą w to, że będzie ok. Jest ogromne rozczarowanie, kiedy życie przynosi taką niespodziankę w postaci chorego dziecka. Ale zza, powiem szczerze, z, ja z, z wielkim podziwem patrzę na te kobiety, które na przykład urodziły dziecko chore, jakkolwiek chore i, i sposób, w jaki one to dziecko przyjmują i w sposób, w jaki one je wychowują. O, tak, tak. Jak ktoś dożywa mojego wieku, to z całą pewnością nieraz, nie dwa, natkną się na te autentyczne bohaterki. My mówimy o jakichś bohaterach, którzy dokonują jakichś niewiarygodnych gestów na frontach wojennych, a zapominamy o tych codziennych bohaterach, a raczej bohaterkach, które właśnie muszą stawiać Czoło, dzień po dniu, od rana do nocy, niezwykle ciężkim chorobom swoich dzieci. I żyć takim wyrokiem, i żyć, będąc przepełnioną w dalej miłością. To ja mam teraz takie pytanie. Ja rozumiem, że to jest naiwne i prowokacyjne, ale kiedy mój syn, który się nazywa Palasiński, w niemieckim mieście, i moja synowa, która się nazywała Soddu, Nazywa się. Yy, urodziłem się w niemieckim mieście dziecko, duże miasto, 250 tysięcy mieszkańców, to zapukał do drzwi burmistrz tego miasta i przyniósł misję. A potem przyszło osiem kolejnych pielęgniarek, opiekunek społecznych, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy czegoś nie potrzebują, czy nie potrzebują opieki medycznej, czy nie potrzebują nursery, czyli opieki pielęgniarskiej, czy nie potrzebują wsparcia finansowego. Czy tak również dzieje się w Polsce, kiedy się rodzi dziecko? Nie, kobieta zostawiona jest sama sobie. Jeżeli masz szczęście, to przychodzi do niej położna na wizytę patronażową, ale wiem od pacjentek, że nie zawsze to się zdarza. I to jest wszystko. Kobieta zostaje sama z opieką medyczną, z organizowaniem jej dla dziecka, z organizowaniem szczepień, ze zorganizowaniem, z problemami laktacyjnymi chociażby. Ona musi to zrobić sama. W naszym kraju nie ma dobrze rozwiniętej tej polityki prorodzinnej. Ona jest jaka jest. I mamy niby 500, mamy becikowe, ale oto becikowe kobieta też musi złożyć tyle dokumentów i złożyć to w odpowiednim czasie, żeby to dostać, i być od pewnego momentu pod opieką lekarza, żeby w ogóle to dostać i spełnić warunki, że to również nie jest tak, że każda kobieta dostanie becikowe. Nie jest dobrze. No właśnie, mój niemiecki wnuk zarabiał od pierwszego dnia swojego życia 800 euro miesięcznie. No, no więc właśnie. To... My nie jesteśmy krajem y, zamożnym, gdzie obywatele są zamożni. No jak to nie? No, są pieniądze, wystarczy nie kraść, pani doktor. Panie... Ależ ty... Nie ty... uważała pani. Nie chciałam ruszać tego te... poruszać <laughs> tego tematu, ale nasze społeczeństwo, mam na myśli to nasze społeczeństwo, które nie należy do najbardziej zamożnych w Europie. I dobrze, chociaż jest to 500 plus, które dostają, dostają pacjenci, bo myślę, ludzie, ponieważ... No, ono zwiększa szanse na to godne życie, na, to, na, na zapewnienie chociażby tego bezpieczeństwa dotyczącego edukacji tych dzieci. No właśnie, jak Pani ocenia generalnie rzecz biorąc hmm, państwową, publiczną, państwową służbę zdrowia, jeśli chodzi o poziom opieki nad hmm, kobietami, które decydują się na zajście w ciążę, potem rodzą dzieci, hmm, czy, czy to rzeczywiście jest państwo opiekuńcze pod tym względem? Oczywiście, jeżeli kobieta chce prowadzić ciążę w, w ramach NFZ, to może ją prowadzić z lepszym lub gorszym skutkiem. Różnie bywa z tą opieką, jest słaba dostępność lekarzy, często pacjentki nie mogą się zapisać na czas do, na wizytę. Mam wrażenie, nie, tak. że bardzo często ograniczane są badania, które można byłoby zrobić. No i jest tak, jak jest. To w ogóle tak, jak całe państwo wygląda, tak wygląda opieka medyczna albo opieka medyczna wygląda gorzej. Jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem, również generalnie rodzice, którzy chcą mieć dobrą opiekę nad dzieckiem, bardzo często robią opiekę prywatną, płacą za każdą wizytę i konsultują dzieci no prywatnie. Z jakimi kosztami musi się liczyć kobieta, która decyduje się na prowadzenie ciąży w prywatnej opiece medycznej? To różnie, to w zależności w dużym stopniu od kraju. od, od, od w Polski, w której mieszka, bo jeżeli mieszka w Warszawie, to te koszty będą zdecydowanie większe niż ale... na przykład w suwałkach, tak? Trzeba się liczyć. W suwałkach też taniej no, no nie z, z jak, Jakiego to są rzędu pieniędzy? No to jest przypuśćmy 10 wizyt w czasie ciąży 10, czasami 8, czasami 12, bardzo różnie. Taka wizyta ginekologiczna kosztuje 200-250-300 różnie. Do tego są badania laboratoryjne, które trzeba wykonać i taki pierwszy pakiet tych badań to jest też rzędu kilkuset złotych, 300-400, plus trzy badania, trzy obowiązkowe badania ultrasonograficzne, test PAPA, który też kosztuje kilkaset złotych. No, jeżeli pacjentka zdecyduje się jeszcze na badania, oznaczenie DNA płodu, czyli takie bardziej um, dokładne badania genetyczne, to wówczas musi zapłacić też około 2-3,5 tysięcy, ja już się Więc to się robią koszty 3, 2, 3, 5, 6 tysięcy, jeżeli kobieta chce prowadzić ciążę prywatnie. I państwo to potem jej w jakikolwiek sposób zwraca? Nie, rozumiem. Ale przecież wprowadzono program Rodzina 500+, które miało zwiększyć dzietność, a ją zmniejszyło, ponieważ zabrali się do tego ludzie pozbawieni wiedzy, delikatnie rzecz biorąc. i za każde urodzone dziecko my wszyscy podatnicy zapłaciliśmy za każde dziecko milion 400 tysięcy złotych dzięki programowi Rodzina 500+. 500+. Milion 400 tysięcy złotych za każde dziecko, a matki są pozostawione same sobie. Tak, i dalej i dalej walczą o to, żeby, żeby dostać cokolwiek. żeby dostać cokolwiek tak, i Państwa. żeby zapewnić dziecku, o które przecież całe państwo walczyło, żeby się koniecznie urodziło. Urodziłem. Ale my walczymy o te dzieci, które się nie urodziły. W naszym kraju jest opieka nad dzieckiem nienarodzonym, natomiast nie ma już tej opieki nad dzieckiem urodzonym. Nie ma wsparcia dla matek, nie ma wsparcia dla kobiet wychowujących chore dzieci. Wystarczy zobaczyć na obecne protesty, które, które były teraz w Sejmie. Tak? Ci ludzie są pozostawieni samym sobie. No tak, i co jest jeszcze mnie osobiście zawsze bardzo dotyka, to że ci, którzy najbardziej bronią, życia poczętego są przeważnie zwolennikami kary śmierci. Czyli jak się już urodziłeś, to. Bierzesz. To Możesz, już twój tak, problem. To już twój problem, ale koniecznie się musisz urodzić. Mhm. Dość powszechnie się można natknąć na opinię, że zmniejszona dzietność jest konsekwencją niedostatków materialnych. Braku odpowiedniej opieki socjalnej. No. Za mało pieniędzy, brak mieszkania, niedostatek żłobków, w przedszkoli itd. Tak tak Ale fakty absolutnie przeczą tej teorii, bo wzrost zamożności i poziom opieki socjalnej. Panuje w krajach o najmniejszej dzietności, natomiast najwięcej dzieci rodzi się tam, gdzie ten poziom opieki socjalnej jest najniższy. To jest tak zwany paradoks demograficzno-ekonomiczny, polegający właśnie na tym, że wzrost dobrobytu przekłada się na obniżenie Dzieńności. liczby rodzących, dzieci, rodzących się dzieci. I z tym mieliśmy do czynienia w różnych krajach, a mimo to w Polsce wprowadzono 500. Mimo, że były już doświadczenia na talerzu, po prostu wystarczyło otworzyć pierwszą książkę demograficzną, żeby to odkryć. A teraz z podobnym problemem zaczynają się borykać Chińczycy, gdzie wraz ze wzrostem dobrobytu zaczęła spadać im Ilość rodzin. liczba no, mhm. więc Jak można ten paradoks wytłumaczyć, że. Wszyscy uznali, że jak będzie więcej pieniędzy, będzie się więcej dzieci rodziło. To jest oczywista nieprawda i jakby powiedzieć, nie trzeba być filozofem, żeby to odkryć z pewną łatwością. Tak. Im wyższe PKB kraju, tym mniejsza dzietność i rzeczywiście to jest stwierdzane. Dlaczego tak jest? Ponieważ w krajach, w krajach zamożnych, gdzie ludzie osiągnęli pewien poziom ekonomiczny, gdzie przyzwyczaili się do Innego życia, do życia bardziej luksusowego, gdzie mogą wydawać na podróże, na swoje hobby drogi, drogie, na bardzo luksusowe życie, oni nie chcą z tego rezygnować. Po prostu mają dziecko jedno lub wcale i chcą żyć tak, jak żyli. Taka, takie, wydaje mi się, że w krajach wysoko rozwiniętych mamy bardziej postawy egoistyczne, hedonistyczne no, takie egocentryczne. Liczę się ja. Niekoniecznie potrzebuję mieć następce Nie potrzebuje nowego pokolenia, ponieważ na starość dzieci nie są koniecznie potrzebne. Teraz są takie możliwości, że możemy sobie zapewnić inną opiekę, tak? Bo kiedyś ludzie chcieli mieć dzieci, żeby ktoś się nimi zajął na starość. Od tego się bardzo odeszło. W ogóle zmieniły się pryncypia, zmieniły się wartości, yy, światopogląd i ludzie zupełnie inaczej teraz żyją. Oni nie chcą rezygnować z wakacji na Seszelach, bo ten. Yy, a noworodek w pewnym stopniu no, psuje ten obraz. Noworodek jest jakby hamulcem ich takiego dostatniego, spokojnego życia. Ale czy możemy to wszystko nazwać, właśnie, nie wiem, dość dramatycznym wzrostem egoizmu ludzkiego? Tak, uważam, że tak. I że to w tym identyfikujemy przyczynę spadku dzietności? Albo zmiana w ogóle światopoglądu, w ogóle zmiana oczeki naszych oczekiwań wobec świata i wobec życia. Światopogląd na pewno górę nad instynktem, tak, podtrzymania gatunku. Z gatunków. drugiej strony uważa się, że tam, gdzie jest wysoka religijność, rodzi się więcej dzieci, gdzie jest wysokie wykształcenie, tam rodzi się więcej dzieci, ale tam, gdzie są większe pieniądze, niekoniecznie. Właśnie, to ja przytoczę dane z Eurostatu. Luksemburg i Norwegia to dwa państwa, które mają no, najwyższe standardy opieki i przychody itd., tak a tam są jedne z najniższych wskaźników dzietności. 1,39, czyli ciutkie większe od polskich 1,51. Ale to w dalszym ciągu bardzo mało, grubo poniżej tych pożądanych dwóch, dwóch jeden, dwóch pięciu. A z drugiej strony najwięcej dzieci rodzi się w krajach, gdzie te systemy opieki nad dziećmi są najgorsze, czyli w Czechach i w Rumunii. W Polsce opieką poza domową, czyli tam przedszkola, żłobki i tak dalej, objętych jest 9%, 9,2%. A w Rumunii i, i Czechach to, to jest 2,5-3%. No ale w tych, w tych krajach rozwiniętych to jest powyżej 50%. Więc nasze 9% wypada blado, no ale tam 2,5% czeskie czy rumuńskie wypada jeszcze Kasi. dramatyczniej. No. No, ta opieka prorodzinna państwa nie jest najlepsza. W Polsce dostępność publicznych żłobków w przedszkoli jest nadal mała i wiele, wielu rodziców musi się zdecydować na żłobki państwowe. Prywatne, które jednak kosztują, to jest rzędu średnio, to jest 1500, 1600 zł, taka średnia wartość. A, to są Warszawie ogromne się koszty. zdecydowanie droższe. Tak, nawet, tak, to. to są ogromne koszty, które nie każdy rodzic może udźwignąć, natomiast wiele osób pochodzi z małych miejscowości, a mieszka w dużych miastach i nie ma żadnej pomocy, na którą może liczyć w postaci babci, dziadka, wujka, kogokolwiek, kto mógłby przyjść i tym dzieckiem się zająć, żeby matka nie musiała biec z pracą. Żeby gonić, żeby odebrać dziecko ze żłobka. Jeżeli w ogóle może sobie pozwolić na pracę. Jeżeli bo może. przecież zawód rodzice, jest full time job i to się. Tak, no, kobieta przyjmuje od rana. trzy role, ja zawsze mówię. Zawod, ma zawodową, ma y, rodzinną, bo prawa, jakby ogarnia całą rodzinę i ma wychowawczą. Mężczyźni trochę mają te koszty mniejsze, te koszty uzyskania tego przychodu i tego dziecka. W zależności od tego, jak chcą się też w to angażować. Ja nie chcę zmniejszać tutaj roli mężczyzn, tak, ale no zasadniczo jest to troszeczkę inna sytuacja. Zaraz do mężczyzn dojdziemy, ale najpierw chciałem zapytać, według Pani obserwacji, jaki procent wciąż jest wynikiem świadomej decyzji. A jak i przypadku? Braku zabezpieczeń. 64% chyba około 645 to jest są te ciąże, które były zaplanowane. Reszta 36 to są ciąże zupełnie nieplanowane. I, i, i czy ta, ta średnia mieści się w średniej światowej, europejskiej? Czy, Myślę, czy... że tak, że to jest, Chociaż u nas jest gorzej z antykoncepcją, no więc właśnie. może być u nas trochę gorzej. W ogóle antykoncepcja no, to dała całą no, tą historię, właśnie z tym, z planowaniem tych dzieci, tak? To jest. Niezwykła rewolucja. Uważam, nadal, nadal uważam, że to była po prostu jedna z największych rewolucji technologicznych na przełomie dziesięcioleci. I tak, jak tabletka w zeszłym roku chyba kończyła 60 no lat, właśnie, tak, tak. 60 urodziny, no to jednak zrewolucjonizowało to całkowicie nasze życie. Życie absolutnie, kobiet absolutnie no zmieniło. Ja myślę, że to był pierwszy krok do tego, żeby kobiety mogły stanowić o sobie. Świetne Natomiast... badania sprzed tygodnia, bodaj publikowane w magazynach naukowych, to że jednak te pigułki hormonalne, antykoncepcyjne, niewielki wzrost prawdopodobieństwa zachorowań na raka ze sobą niosą. Mhm, tak. no, a jednocześnie dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu pojawiła się informacja o tym, że wreszcie wynaleziono piguł pi pigułka rodzaju męskiego dla mężczyzn. Pigułek, który nie jest jakiś ogromny, nie jest kłopotliwy i jest stosunkowo łatwy wreszcie do zastosowania, a ponoć niezwykle skuteczny. Czy można prosić Panią o profesjonalną ocenę tych? Nie mam pojęcia, jeszcze nie słyszałam o takiej możliwości, nie. o tej pigułce dla mężczyzn. Do tej pory był jakiś ogromny, Oby nie miała działań niepożądanych. Teraz można po prostu połknąć, jest mała i. To byłoby fantastyczne. Mam nadzieję, że nie będzie miała działań niepożądanych, bo jednak nawet stosowanie antykoncepcji hormonalnej przez kobiety wiąże się z jakimiś działaniami niepożądanymi, w związku z czym 20% kobiet nie może stosować żadnej antykoncepcji i one nie skorzystają z żadnej, tej, żadnej, żadnej, żadnej żadnej mechanicznej. Żadnej. No, mechaniczna tylko pozostaje, na którą nie wszyscy akceptują, tak? No tak? Mechaniczna czy chemiczna, natomiast hormonalna czy w postaci wkładek domacicznych czy implantów podskórnych, no, nie jest przez nie tolerowana w związku z czym one muszą pozostać przy mechanicznej. Natomiast zresztą to jest główny rodzaj antykoncepcji w Polsce. Ach tak. Antykoncepcja mechaniczna. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, czy oni będą chcieli używać tabletkę, czy ona nie będzie miała działań niepożądanych? To się dopiero okaże. To będzie zależało prawdopodobnie od poziomu świadomości, od poziomu wykształcenia, od edukacji po od prostu. wielu. Bo element. tutaj no, zakaz jakiejkolwiek nauki prawda, seksuologicznej w naszym kraju w dalszym ciągu obowiązuje i jest przyczyną jakiejś niewiarygodnej liczby tragedii. Dramatów strasznych. No dobrze, tak. no to doszliśmy wreszcie do mężczyzn. Jak ważna dla kobiety, według pani doświadczenia... Przy podejmowaniu decyzji o zajściu w ciążę jest kwestia posiadania właściwego partnera. Czy kiedy kobieta trafi na niewłaściwego, to. to rezygnuje mówi, to? Tak? Rezygnuje, na tak? pewno. Na pewno rezygnuje. No kobiety teraz są dobrze wykształcone. Ta rewolucja. Kulturowa spowodowała, że kobiety są zupełnie innymi kobietami niż były jeszcze 60-70 lat temu. I kobiety dobrze wykształcone, dobrze przystosowane do życia, one się też szybciej usamodzielniają w tej chwili niż ich rówieśnicy. Odnoszą sukcesy zawodowe, odnoszą sukcesy. W pracy y, y, awansują, są świetne, jeżeli chodzi o kompetencje, o zarządzanie emocjami, one są czasami lepsze niż mężczyźni i dlatego też chcą mieć większą swobodę i autonomię. To I Szukają dobrego partnera. Stąd mój taki długi wstęp, bo one mają duże oczekiwania. Szukają odpowiedniego partnera, co nie jest łatwe często. Jeśli trafiają na niewłaściwego partnera, to nie decydują się na posiadanie z nim dziecka. Rezygnują z tego. One wolą zdecydować się nawet na samotne macierzyństwo, nawet na inseminację, nasieniem sztucznego dawcy, niż pakować się w związek, który nie rokuje. One nie chcą mieć kłopotów związanych z mężczyzną. One są na tyle już świadome, że chcą podjąć próbę urodzenia samotnie dziecka i samotnego wychowania tego dziecka. Z drugiej strony, pojawiła się całkiem nowa generacja mężczyzn. Ja oceniam, że całkiem liczna ale może się mylę, którzy zaczynają kobietę traktować nie jako coś podległego, tylko jako partnera. Mają do swojej partnerki duży szacunek, no, w związku z tym jakby respektują ich wolę często w kwestii właśnie macierzyństwa między innymi, ale we wszystkich innych kwestiach także. No, i w tym momencie pojawia się dla obojga płci bardzo poważny problem dobrania się. Czy według Pani doświadczenia, właśnie w tej chwili, nie mamy jakiejś takiej bariery polegającej na tym, że no jedna i druga strona usiłuje znaleźć idealnego partnera, i to się coraz trudniej jednak zdarza, coraz trudniej coś takiego osiągnąć? No. Czy ten kryzys. Raczej nie kryzys, tylko czy ta pewna dojrzałość, ale zmiana stosunków pomiędzy kobietą a mężczyzną, no, właśnie traktowanie partnerskie, absolutnie, absolutne równouprawnienie, nie jest czymś, co sprzyja mniejszej dzietności. Może tak być. Ja rzeczywiście w tej chwili obserwuję wiele par, gdzie pacjentka mówi, że oni nie mają dzieci i podjęli oboje z partnerem taką decyzję, że dzieci nie będą chcieli w swojej rodzinie. Więc to jest dosyć, dosyć takie charakterystyczne. Natomiast widzę też dużo. Par, który rodzi się dziecko, i widzę ogromne zaangażowanie tego ojca w wychowanie dziecka. Yy, przychodzi do mnie pacjentka i mówi, że pani doktor chce mieć drugie dziecko, ponieważ mój mąż naprawdę się fantastycznie sprawdza, pomaga mi, on wstaje razem ze mną w nocy, kiedy dziecko płacze. I ja mogę się zdecydować na to dziecko, ponieważ ja nie jestem udręczoną kobietą. Ja mogę świadomie podjąć decyzję o drugim dziecku. Więc. Yy, Rzeczywiście. No, ale jak to wygląda kwestia łączenia się w par? Czy dzisiaj no jest to trudniejsze, młoda, być żeby może to tak. ocenić właśnie? Ale no, no, ja z perspektywy, niech. że tak się wydarzy mojego wieku mam wrażenie, że łączenie się w pary było prostsze te 50 lat temu, czy więcej niż dzisiaj. Że tam poziom wymagań był mniejszy. No. Myślę, że może tak być, że ludzie bardziej... Jakby też tworzyli trwałe związki i nie mieli aż takich oczekiwań od partnera jak teraz. Nie wiem, z czego to wynika. Natomiast rzeczywiście, bo być może teraz z warunków ekonomicznych, z różnego poziomu y, zarobków, wykształcenia, może to budzić pewne problemy. To jest to, o czym mówiłam, że kobieta teraz wykształcona szuka księcia, szuka kogoś wyjątkowego, a nie zawsze takiego można znaleźć. No właśnie. I, I to powoduje, że tych małżeństw być może będzie zawieranych mniej. Zresztą teraz jest taka tendencja, że… teraz tak, będziemy mówili o, o statystykach. … że ilość małżeństw tak, jest tak. mniejsza. Tak. Zdecydowanie mniejsza, tak. Kilka dni temu nawet na pierwszej stronie Gazety Wyborcza publikowała artykuł, że pożądanie u kobiety przychodzi i odchodzi i że zasadniczo nie ma w tym nic złego. Czy to ma związek, ta, to, to pożądanie ma związek z chęcią zejścia w ciążę? Znaczy no libido na pewno, w pewnym sensie tak, bo jeżeli pacjentka jest ciągle, ludzie w ogóle są zmęczeni, ludzie są zabiegani, wyczerpani, uprawiają sporty, im się już znajdują inne jak gdyby inne rozrypki, atrakcje tak? w życiu niż seks. Seks staje się przereklamowany coraz bardziej i młodzi ludzie przestają Zabiegać o no tak, współżycie, na Tak. na rowerze jest mniej brzemienne w konsekwencji Oczywiście, niż. Oczywiście. A daje też satysfakcję, więc e, ludzie z tego rezygnują i coraz mniej współżyją. Natomiast nie łączyłabym pożądania z ciążą. Dla mnie pożądanie coś takiego przyjemnego, e, zwiewnego, natomiast ciąża i macierzyństwo to jest ciężka harowa, więc e, e, tutaj bym nie łączyła tych dwóch elementów. Natomiast na pewno ma to znaczenie, jeżeli ludzie nie współżyją, nie ma dzieci. Tak. Jeżeli nie ma libido, nie ma pożądania, no to trudno mówić o współżyciu. No właśnie, chociaż ostatnio naukowcy wyprodukowali mysz z, komó z komórek dwóch samców. No, że okazuje się, że, że można. No ale. Ja... W tym artykule wyborczej wspomnianym przed napisane, było napisane, że, 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 że jak kobieta nie odczuwa pożądania, to nic nie szkodzi, to nie wpływa na związek. A mnie tutaj się włos zjeżył, jak to nie wpływa? wpływa no bo my jesteśmy bardziej starej daty i uważamy, że to jest ważna, ważny element. Tak, według badań młodzi ludzie są niezainteresowani współżyciem. Oni odchodzą, te nowe pokolenia... To wcale nie jest tak, jak kiedyś. mam, mia. Tak. Y, oni mają inne atrakcje w życiu. I to, to już nie jest taki warunek, że żeby funkcjonować, to musi, musi być ten element. Ym, dlatego hmm. pożądanie. Znaczy, PlayStation, a nie Play. <grym> Popatrzmy tak. na paragrafik, które przygotowałem. Proszę popatrzeć. To jest współczynnik dzietności w wybranych krajach europejskich. Im ciemniejszy kolor, tym większa dzietność. No, my jesteśmy w dość kiepskiej sytuacji, ale wyraźnie widać różnice jeśli chodzi o terytorium Polski. Potrafi Pani wytłumaczyć, dlaczego mamy taką plamę na Mazowszu i, i, i w województwie świętokrzyskim i potem w centralnej Polsce od Wielkopolski po no to Pomorze? Są te, to są te kraje, te, te, te miejscowości lepiej zurbanizowane, według mnie jednak urbanizacja wpływa na to, że tam mamy więcej, w dużych miastach mamy więcej. Ale tutaj mamy taką sytuację, dzietność. że w województwie y, y, mazowieckim jest Warszawa, która ma dużą dzietność i jest cała reszta, która ma bardzo małą dzietność. Więc... Od czego zależy dzietność? No od, zależy też od tego, ile mamy kobiet w wieku reprodukcyjnym no w danej tak. okolicy. A wiemy, że kobiety, które pochodzą z czasu wyżu demograficznego, to są kobiety, które właśnie teraz kończą 50 lat. I one już jakby wypadają z tej grupy rodzącej dzieci tej grupy, która się wlicza w dzietność. No bo dzietność oznacza ilość dzieci na 100 kobiet, tak? czy też współczynnik tej dzietności. I teraz do, do głosu dochodzą te młodsze roczniki. Młodsze roczniki, które pochodzą z niżu demograficznego i tych młodych kobiet, które mogą reprodukować, jest dużo mniej. Więc ta dzietność nie może nam bardzo urosnąć. Tu mamy jeszcze jedną grafikę, oczekiwanie, oczekiwana długość życia w różnych krajach. I czym ciemniej, tym większe, tym się dłużej żyje po prostu. No proszę popatrzeć, że my wypadamy jednak Lepiej wyłącznie od y, wschodnich Węgier, Rumunii, Bułgarii, Serbii, a, no i, kraj, i dwóch krajów Litwy i, i Łotwy. A pozostałe kraje mają jednak. Y, dłużej się żyje. To też ma... no, mamy to najstarsze w Europie y, społeczeństwo Włochów, chociażby, tak, bo oni są uznawani za najstarsze po, społeczeństwo, z, po, po Monako. Tak? No i oni mają duży problem z tym, głównie ta właśnie ta północna część Włoch, tak? Oni nawet wyprodukowali bardzo ładny z tego, co wiem, film o ostatnim rodzącym się Włochu. W 2050 roku firma produkująca Biszkopt od ponad 100 lat pokazała dziecko, które się rodzi samotnie na oddziale położniczym. Pokazani są rodzice, opowiadają o tym, jak się wychowuje ostatnie dziecko. I Włosi rzeczywiście biją na alarm, bo oni są społeczeństwem, które się bardzo w związku z tą niską dzietnością, którą osiągają bardzo małą w tej chwili ilość urodzeń, w tym w zeszłym roku już była alarmująca, bo poniżej 400 tysięcy dla Włoch to było bardzo alarmujące. Stąd powstał ten film, nawet został. Została zwołana konferencja prasowa z ministrami i szukają rozwiązań, żeby to społeczeństwo w jakikolwiek sposób no niestety, odżyło, a nie kurczyło się. Też wdali w się. rządy, jakby to powiedzieć, dyskusyjne i tak. te programy są równie głupie jak u nas. Ale proszę popatrzeć na te czarne plamy. To oczywiście w że zasługa diety śródziemnomorskiej, czyli, czyli północna Hiszpania, północne Włochy. Szwajcaria i, i część wschodniej Francji to są te kraje, gdzie długość życia jest, jest najwyższa. Wysoka, tak. No i jeszcze co jest zdumiewające, to Islandia i Zachód, ten najbardziej zurbanizowany, Norwegii. I to ma jakiś związek prawdopodobnie jednak z zamożnością tych krajów, tak. jak Państwo widzą. Zobaczmy jeszcze e, e, oczekiwana długość życia w, e, w Polsce. No i Mazowsze jest Białoplamą, plamą, bo tam jest najniższe, najniższe, poza Warszawą oczywiście, gdzie, gdzie należy do najwyższych właśnie. Małopolskie, czyli krakowski, tak dawne województwo krakowskie ma 77 i 8, ale proszę popatrzeć, bo średnia Unii Europejskiej to jest ponad 81 lat, no my mamy tak czy owak Mało. stosunkowo najniższą, prawda? A Warszawa zaraz idzie za małopolskim, no ale na samym dole jest reszta Mazowsza. Tak, jest 74 lata, proszę państwa, to rzeczywiście wygląda dość dramatycznie, zważywszy, że w Unii Europejskiej średnie jest 81. To jeszcze z ciekawości państwu pokażę to coś, co mnie uderzyło w wieku poprodukcyjnym, czyli emeryci są zaznaczeni, większość społeczeństwa powyżej średniej jest już w wieku over 65 dla mężczyzn i over 60 dla kobiet, a na zielono zaznaczone są osoby w wieku przedprodukcyjnym, czyli przewaga powiedzmy sobie młodzieży nad Średnią, że tak się wyrażę, krajową. Widzą Państwo, że to rozłożenie ma jakiś związek też z oczekiwaniem długości życia i z dzietnością. No innymi słowy, mamy tutaj sporo czynników, które na to wpływają. A ja chcę jeszcze Panią zapytać o to, dlaczego Polka rodzi swoje pierwsze dziecko w wieku lat 29? Statystyczna Polska oczywiście. Dlaczego to wszystko tak wiąże się późno? z tymi zmianami, które obserwujemy po tym 90 roku. Bo jeszcze w 90 roku średni wiek urodzenia pierwszego dziecka to było 23 lata, i ta granica przesunęła się o 6-9 lat. Polka 29. W Wielkiej Brytanii 30, średnio w Europie to jest 32-33, czyli my i tak nie jesteśmy najstarsze, kiedy rodzimy pierwsze dziecko, ale taką normą w mojej obserwacji to się staje 34-35 lat. To jest normalne, to wynika z tego, że kobieta najpierw realizuje swoje, swoje cele zawodowe, że ta rola matki. Jest już teraz w jej pojęciu inna kwestia macierzyństwa też się zmieniła i ona odkłada macierzyństwo na później, żeby zrealizować. Nie biologicznego to jest coś normalnego, tak? No Uważa nie... się, że najlepiej, jeżeli to pierwsze dziecko urodzi się do 35 roku życia. To jest ten czas taki, taki najbardziej idealny. On się przesunął kiedyś poją... uważano, że 25. A jeszcze za żonę, kiedy miała lat 9, ale zaczął z nią współżycie, kiedy miała lat 11. Matka Boska też była na nastolatką, kiedy anioł zwiastował. No, Jadwiga Andegaweńska, nasza królowa, też miała lat 12 bodaj. To było wszystko przed tą rewolucją. To wszystko przed zmianami, które dokonały się w światopoglądzie kobiet chociażby. Ze względów biologicznych kobieta no, może, może powinna rodzić między 18 a 45 roku życia, tak się uważa, i to jest najlepszy czas. Do 35 jest najlepszy okres. Kobieta rodzi się z pewną ilością pęcherzyków w jajnikach. I do momentu, kiedy te pęcherzyki są w stanie owulować, ona może zajść w ciążę. Oczywiście po 35 roku życia ryzyko, że to ta komórka jajowa będzie upośledzona w jakikolwiek sposób, chociażby jakąś trisomią, jakąś delecją, jest większa. I dlatego te pacjentki muszą się liczyć z tym, że jednak zmniejsza się szansa urodzenia zdrowego dziecka. Ale również wśród pacjentek 25-letnich my widzimy pacjentki, które urodziły dziecko z jakimś defektem genetycznym. To się może zdarzyć, bo środowiskowo jest to możliwe. Dlaczego kobiety rodziły wcześniej kiedyś? Bo nie szły na studia, nie uczyły się, nie miały tych wielkich aspiracji, które mają teraz. Poza tym taki był trend. Kobieta 25-letnia uznawana była za starą, i ona yy, chciała urodzić wcześniej dziecko, żeby nie odbiegać od tego przyjętego takiego schematu. Chciała być matką wcześniej. Poza tym kobieta młoda rodząca dziecko ma więcej siły do wychowania. Umówmy Otóż się, to, że tak, kiedy tak. rodzimy dziecko po 40 roku życia, to wygląda zupełnie inaczej. My mamy inne możliwości, mamy pieniądze, mamy już ułożone życie, ale mamy mniej sił. Tak, tak. Nie, no, optymalne, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, jest bycie dziadkiem albo babcią. Natomiast z takim mamusią jest znacznie... Gorzej, znacznie większego wysiłku to wymaga. GUS opublikował też świeżo w wyniku tych, tego spisu powszechnego dane, z których wynika, że liczba polskich rodzin spadła w ciągu dekady, w ciągu 10 lat o 7%, czyli ogromnie. Przecież oczywiście nie precyzuje, co rozumie pod swoją rodziną, czy ci, którzy mają ślub kościelny, czy wystarczy mieć ślub cywilny, czy w ogóle wystarczy być w związku e, e, partnerskim. No, i, a to oznacza y, inaczej. Czy obserwuje Pani jakąś różnicę w y, wychowaniu dzieci singielek i singli, a dzieci wychowywanych w rodzinach? No, w osobowości, w psychice tych dzieci, bo przyrodziny rodziny potrafią być bardzo toksyczne. Ja nie mam takich doświadczeń, natomiast y, trudno mi to ocenić w ogóle. Natomiast widzę dzieci z pełnych rodzin, wychowane cudownie, fantastycznie. Lub z rodzin niepełnych, które równie dobrze są wychowane, ale również widzę dzieci, które pochodzą z dobrych teoretycznie rodzin, gdzie niczego dzieciom nie brakuje i powinno być wszystko dobrze, i one nie są zupełnie wychowane. Generalnie to, jak wychowane są dzieci, zależy od tego, jak ta rodzina funkcjonuje. Czy jest czas na, dla dzieci, czy dzieci są pozostawione samym sobie. Przyjęte jest to, że dziecko, idąc do szkoły, spędza czas po lekcjach. W świetlicy, no bo tak jest bardzo często um, zorganizowane życie zawodowe rodziców, i ono spędza czas gdzieś, w świetlicy, na zajęciach dodatkowych, nie ma czasu w domu porozmawiać z dzieckiem, nie ma czasu zastanowić się nad jego problemami tak, i je z wychowywać. Nie, socjalizuje, to bardzo istotne jest dla dziecka, żeby, żeby się socjalizowało, żeby uczyć się no, życia w społeczeństwie. I, i, I być samodzielnym, tak? No ma właśnie. to swoje plusy, ma to swoje minusy. Jeżeli rodzice. Oprócz tego wszystkiego, oprócz tego czasu, które dziecko spędza właśnie społecznie, poświęcają mu wystarczająco dużo czasu. Jeżeli ma dobre wzorce, to ono jest wychowane zarówno w rodzinie pełnej dobrze, jak i w niepełnej. Myślę, że to nie ma znaczenia. Jak ważne jest małżeństwo dla, dla dzietności? W okresie PRL-u. Od 4 do 6% dzieci rodziło się ze związków pozamałżeńskich, dzisiaj mamy 27% prawie 26,7%. Ja, tak, jaki to ma wpływ na, na dzieci? Przeciwko tak, pozorom, do... tam gdzie jest więcej stabilnych małżeństw, stabilnych związków, tak jest w Polsce, tak jest w Europie Południowej, w Niemczech, w Szwajcarii, na Węgrzech, tam jest niższa dzietność. Paradoksalnie w krajach, gdzie te małżeństwa są mniej stabilne, tak Holandia, Belgia, Francja, gdzie jest więcej rozwodów, gdzie jest więcej samotnie wychowujących rodziców, tam z kolei jest większa dzietność. Więc to tutaj jest odwrotnie proporcjonalne zupełnie. Niesamowite to jest. A chciałem Panią zapytać na koniec właśnie o, o, o kwestię. Imigracji, skoro mamy takie poważne problemy z demografią, naszą, że rodzi nam się mało dzieci. W 2022 roku, to wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, 4% urodzonych dzieci w Polsce to były dzieci Ukraińców. Mamy też spory wzrost liczby dzieci z obywatelstwem białoruskim, gruzińskim, mołdawskim itd. A w zeszłym roku urodziło się też około setki dzieci wietnamskich, około 60 dzieci chińskich. Innymi słowy, czy, czy należy walczyć z imigracją, czy ta imigracja jest niezbędna do, do przetrwania tego, co rozumiemy dzisiaj pod pojęciem naród? Żeby kraj przetrwał, żeby spiąć budżet, potrzebna jest pewna... Pewien poziom dzietności, a taki dobry poziom dzietności, który nam daje zastępowalność pokoleń i możliwość istnienia danego społeczeństwa, to, to jest 2 i 1. U nas mamy teraz tą dzietność 1,3, 1,4 w tych okolicach, podobnie jak w wielu krajach Europy Zachodniej, i tak naprawdę jest to potężny problem dla każdego kraju. Myślę, że każdy rząd powinien upatrywać pewnie nadziei w imigracji. Oczywiście to jest taka... My nie zawsze chcemy przyjmować dane osoby z danych krajów. To jest właśnie ten problem, że często mamy do czynienia z nielegalną imigracją, przed którą się w jakiś sposób każdy kraj chce bronić. Tak samo jak włości się bronią przed imigracją z północnej Afryki, prawda? chcielibyśmy, myślę, to w jakiś sposób opanować, natomiast imigracja jest w pewnym sensie sposobem rozwiązania problemów też. Y tej zastępowalności pokoleń. No, my mamy z Włochami to wspólnego, jeśli chodzi o imigrację, że ci, którzy dostają się do Włoch i ci, którzy dostają się do Polski nie mają najmniejszej ochoty zostać ani w Polsce, tylko ani we Włoszech, tylko iść do krajów tak. bardziej rozwiniętych cywilizacyjnie, mhm. gdzie mają szansę na życie w, jakim, w jakimś pokoju, w jakiejś stabilności, co u nas, ani we Włoszech nie jest tak zagwarantowane szczególnie łatwo. Innymi słowy... No tak, proszę Państwa, trzeba się z tym liczyć, że nasze społeczeństwa się będą bardzo zmieniały. Będą się zmieniały, yy, będzie się rodziło coraz mniej dzieci, będzie nas coraz mniej, no i yy, kwestia taka, czy my możemy z tym walczyć. Czy to jest naturalny trend i on się będzie pogłębiał. Czy warto z tym walczyć? Czy warto wydawać kolosalne pieniądze na to, żeby z tym zjawiskiem zmniejszonej. Dzietności związanej z wyższym poziomem życia, czy warto rzucać się na no to, czy trzeba to zaakceptować, znajdować nowe rozwiązania. Jednym z tych rozwiązań zapewne będzie imigracja, no bo taka jest nasza przyszłość. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym wszystkim z Panią doktor Beatą Sterlińską, bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Państwu też serdecznie dziękuję. Podkreślam raz jeszcze, że wychowanie dzieci to jest ciężki kawałek chleba. Znacznie łatwiej jest mieć kota, on przynosi więcej satysfakcji i nie pyskuje przeważnie jak dzieci, które zaczynają dorastać. I z tym optymistycznym, proszę Państwa, paniem żegnam się. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manotropo. Do zobaczenia.